Dzień dobry, Krzysztof Gontarek, Dziennik Internautów. Ja tutaj już nie chcę się rozwodzić, wszyscy wszystko powiedzieli to wielokrotnie. Chciałem tylko sprostować, pan premier powiedział wcześniej, że w Polsce jest taki ruch właśnie dosyć mocny, wiele protestów. Wcale nie, zaraz panu pokażę. Tutaj jest mapa, gdzie protesty w całej Europie się będą odbywały. Tak, już w niektórych miejscach się odbywały, tak jak załóżmy w Sofii. Ja nie jestem profetykiem, także mi trudno porównać to, co się dzieje w Polsce z tym, co się będzie działo w innych krajach. Ja tylko mówię, że poziom napięcia i determinacji, jeśli chodzi o debatę w Polsce, jest wyraźnie ponadprzeciętną europejską i w wielu krajach europejskich, dość wrażliwych na punkcie i praw własności, i wolności, te debaty mają charakter dość ekskluzywny. Nie angażują publicznie ani premierów, ani demonstrantów na ulicach. Nie mówię tego z pretensją, tylko cały czas, kiedy zastanawiam się, dlaczego w Polsce ten odzew jest tak duży, czy to nie oznacza czegoś poważniejszego, ja nie mówię czegoś poważniejszego niż tylko ACTA. O to mi chodzi. I zaczynam wnioskować, że rzeczywistość, no kolego przed chwilą tym wspomniał o zbyt represyjnych działaniach władzy, albo o pretekstowym traktowaniu zawartości komputera, jeśli policja chce kogoś wyhaczyć. I nie wykluczam, że tego typu zdarzenia, czyli złe lub zbyt opresyjne traktowanie prawa, albo złe prawo w Polsce, spowodowało, że ACTA stały się w większym stopniu zapalnikiem niż faktycznym powodem. O to mi tylko chodzi. I obawiam się, że mam rację, ale to nie jest na moją obronę przecież.